Witam Państwa na kolejnym filmie niebocentryzmu. No, dzisiaj się też zajmiemy kolejnymi argumentami agentury diabła. Czy to są argumenty? Nie. To nie są wcale żadne argumenty. To są tylko elementy odpowiedniej manipulacji, oszustwa albo jawnego kłamstwa. I tutaj bardzo trudno mieć na przykład dobrą wolę i powiedzieć, że no ktoś czegoś nie przeczytał, coś czegoś nie wie, albo jeszcze z jakiegoś powodu nie zwrócił, nie znał się na czymś. Nie. To są takie rzeczy, gdzie w którymś momencie zawsze wyłazi szydło z worka. I twierdzenie, że na przykład coś ktoś przeoczył, bo krytykował i tak dalej, to jest klasyka lipy, ponieważ to takie rzeczy są znane i ktoś, kto się zna na optyce, to nawet nie porusza takich tematów. Ale oczywiście krytyka niebocentryzmu, ona przede wszystkim musi żerować na niewiedzy widzów. I dopiero wtedy ona ma jakieś cechy prawdopodobieństwa. Bo cały blef krytyki polega właśnie na zrobieniu wrażenia tak zwanej cechy prawdopodobieństwa, że coś może być, a ludzie nie wiedzą, a noż oni taką pierdołę kupią. I tutaj mamy taki właśnie typowy, klasyczny, wręcz książkowy przykład, jak krytyka funkcjonuje. Otóż dam taki przykład. Tutaj jedna z komentatorek z poprzedniego filmu spytała mnie wręcz w komentarzu, jak to jest, że obraz przesuwa się do góry w miarę zoomowania, ale w którymś tam momencie on się już nie przesuwa. A więc chciała, żebym to jakoś zajął stanowisko. Ponieważ co zrobili demoniści? Demoniści wzięli film, który Państwu przedstawię po tej części tutaj opisowej. Jest bardzo krótki. To jest to, kiedyś miał taki tytuł, badanie promienia świetlnego na niebocentryzmie. I to jest film. Ponieważ mnie poproszono wtedy, 3 lata temu, żebym zrobił film. Nie tylko same zdjęcia, ale film. No, bardzo ważny film. No i wiadomo, krytyka wzięła się powiedzmy za ten film i stwierdzili, że to nie jest prawda, że cały czas obraz się przesuwa do góry, bo on w którymś momencie przestaje się przesuwać. O, to tak powiedzmy ogólnie. No ale wiadomo, nikt z nich nie zna się ani geodezji, ani na optyce, ani na aparatach. Mieliśmy poprzednio właśnie przykład, gdzie oficjalna nauka nie potwierdza tak zwanego luzu w aparacie, tak zwanego błędu sprzętowego. Nauka takich bredni nie popycha. Natomiast tutaj w necie, pod jakimiś nickami, no można popychać największe brednie, a już one są bez odpowiedzialności. Ponieważ, no wiadomo, trzeba w jakiś sposób kult diabła bronić, a więc trzeba swojego ojca w jakiś sposób przedstawić w dobrym świetle, że to niby jest prawda. Albo nawet słyszałem takie coś, wiecie, jak oni to nazywają czasami, że to jest ten układ słoneczny, że to jest prawdziwa prawda. No, równie dobrze mogłoby być masło maślane. Ale dochodząc do tego, pamiętajmy, jaki był argument. Czyli aparat ma wadę, ponieważ obraz się przesuwa do góry, ale w którymś momencie się już nie przesuwa na tym zoomowaniu. I to był film. No i teraz słuchajcie. Nie to, że ktoś czegoś nie wiedział. Zawsze można zobaczyć, nie wiedział, albo udaje, że coś wie. Ponieważ mam tutaj instrukcję mojej kamery, dywizji. Ja nawet Państwu dam, tutaj jest link do instrukcji, ale ja nawet zeskanuję to, co ja tutaj mam.
tak zeskanuję, że Państwo w opisie mogli to sobie przeczytać. I proszę zwrócić uwagę. Zoomowanie, film, czyli jest optyczny zoom 40 razy, natomiast później jest cyfrowy zoom do 200 razy. Czyli w momencie, kiedy się kończy zoom optyczny, zaczyna się zoom cyfrowy. Co to powoduje w aparacie czy w kamerze? To powoduje, że obraz się właśnie przesuwa do góry na zoomie optycznym, natomiast na cyfrowym już nie. To jest tylko takie rozrywanie pikseli, które powoduje, że obraz jest nieostry. Taki jest skutek zoomu cyfrowego. Przynajmniej wstępnie to Państwu tak powiem, ponieważ zaraz dojdziemy do innej kamery, Panasonic V500, i tam jest trochę inna sprawa, ale zasada jest żelaznie podobna. W sposób żelazny podobny. Czyli wiedza o instrukcji, o danych technicznych kamer, aparatów likwiduje argument diabła polegający na tak zwanym błędzie sprzętowym. Chcę jeszcze tutaj też Państwu powiedzieć taką jedną rzecz, którą no już tutaj powtarzam, ale siłą rzeczy trzeba tutaj powtórzyć, ponieważ no, na ostatnim filmie tam się co niektórzy zagotowali, dość intensywnie pisali i bardzo dobrze pisali, że jednak to jest przesunięcie osi soczewek. No, mimo wszystko, mimo tej całej argumentacji z poprzedniego filmu, to jednak oni tam twardo i tak dalej, nie? Słuchajcie, no, nikt nikomu nie przeszkadza w tym, że ma odmienne poglądy. Ktoś może w Układ Słoneczny sobie wierzyć, w łaską Ziemię może sobie przecież wierzyć. No, w takie brednie, które tutaj wymieniłem, to czy to płaska, czy życie na zewnątrz, no można wierzyć, to jest, chociaż to jest diabelstwo i to, nie ma problemu. Dzisiaj można to wierzyć. Ale po co się kłamie i po co się tak wojuje z niebocentryzmem, takimi metodami? Anoż jest bardzo ważna kwestia właśnie tej całej walki z niebocentryzmem. Otóż chodzi przede wszystkim o to, żeby obronić ladę w sklepie diabła. A ta lada nazywa się Układ Słoneczny. I proszę zwrócić uwagę, że jest taki paradoks. Paradoks polega na tym, że kiedy ja z pomocą wynalazków naukowych, takim jak optyka, kamera, aparat fotograficzny i tak dalej, ten akurat aparat jest całkowicie optyczny, udowadniam elementy niebocentryzmu, takie jak prawdziwa optyka, gdzie wszystkie elementy obecnej optyki, czyli podstawa, to jest refrakcja atmosferyczna, idzie do kosza, to oni, krytyka, atakuje, wiecie co? Właśnie te wynalazki, mechanikę precyzyjną. Akurat nauka w tym układzie, ona się nie wypowiada, czy to jest tak, czy siak, że jest jakiś błąd sprzętowy, ale co robią tutaj w internecie jakby przedłużki, ziemskie przedłużki diabła, no trudno inaczej to nazwać. Te przedłużki, no właśnie powodują, że oni atakują mechanikę precyzyjną. Dlaczego? Ponieważ jest to, co pokazuję tutaj na filmach, to jest puszka Pandory. Jest to tak skomplikowane, że dzisiaj wręcz optyka zrobiła pewien kompromis i nawet jeden emerytowany fizyk mi powiedział, że nauka w kwestii optyki doszła do kompromisu. Bardzo ważny wniosek. Czyli to, co nam się mówi na temat optyki, to jest kompromis, który sprzedano oficjalnie. Tak położono i koniec, żeby uciąć temat. Ja po tym filmie, jak już mówiłem, Państwu tam wsadzę ten film, który zrobiłem 2 lata temu, natomiast po tym filmie jeszcze w następnym, za tydzień, jeszcze Państwu przekażę tutaj takie kwestie właśnie odnośnie tego błędu sprzętowego, takie dość komedyjne przykłady, bardzo proste. Ale one są dość dobre, ale po prostu na czas tego filmu to byłby może i za długi, ale zrobię właśnie je w następnym filmie tutaj przekażę. No i wtedy się
dowiemy tak naprawdę, jak wygląda ten promień świetlny w rzeczywistości. Pokażę odpowiednie grafiki, żeby Państwo to dowiedzieli się o tym. Jak to wizualnie można sobie wyobrazić, jak to biegnie. Ten promień świetlny. O. I co jeszcze tutaj chcę powiedzieć? No, niektórzy z Państwa tutaj dyskutują i mówią, że, no, że boimy się konstruktywnej krytyki. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli krytyka oparta jest na blefie, to trudno mówić o jakiejkolwiek konstruktywności. Mieliśmy tutaj kilka przykładów, a ten to już jest w ogóle książkowy. I to jest nie tylko to. Ja Państwu zaraz powiem, na czym polega też tak zwany inteligentny ząb cyfrowy. Na przykład powiedziałem wcześniej, kamera V550. Panasonic, bo ta moja kamera, z którego teraz lecą filmy, to jest GVC Everio Full HD. Natomiast kamera HC V550 Panasonic to jest właśnie kamera z inteligentnym zoomem. On powoduje, że nawet po zoomie cyfrowym obraz jest bardzo ostry i na bardzo dużych odległościach on jest nadal ostry. On się tak nie rozmazuje przy klasycznym zoomie cyfrowym, na tym przybliżeniu, tak bardzo dużym. I ten film ja Państwu tutaj zalinkuję. I Państwo po prostu też możecie sobie przeczytać na temat tego inteligentnego zooma cyfrowego. Jest taka technologia. I to też było jakby przykładem, że kamery właśnie one są zepsute. To manipulanci po prostu to wykorzystali. Właśnie nie wiedzę na ten temat konstrukcji nowoczesnych technologii, które są montowane w najnowszym sprzęcie optycznym. To słuchajcie, generalna zasada. Co tu można powiedzieć o takich przykładach? Krytycy niebocentryzmu nie muszą się znać ani na geodezji, na optyce, na sprzęcie optycznym, ale przede wszystkim mają się znać na kłamstwie i oszustwie. To jest meritum. I w sumie, jeżeli ktoś chce, powiedzmy, z jakimiś tam oponentami dyskutować, to wiecie co, to jest tylko strata czasu. Także nie ma się tutaj co o czym martwić. Co jeszcze chcę Państwu powiedzieć w tym filmie? No chyba to byłoby wszystko, ale jeszcze tutaj chcę powiedzieć taką rzecz na zakończenie. Po co to wszystko? Dlaczego jest taki ogromny wysiłek, żeby wojować na przykład z optyką? Wiecie dlaczego? Bo to jest puszka Pandory, to jest raz. Druga sprawa, wymyślili sobie demoniści i to część ludzi nawet takich, no, nieświadomych całkowicie, kupiła ten blef, że niebocentryzm opiera się tylko i właśnie na krzywoliniowości promienia świetlnego. Nic podobnego. Opiera się przede wszystkim na geodezji, a promień świetlny, krzywoliniowy przebieg taki, w formie takiego snopa, to jest oddzielna para kaloszy i to jest jakby skutek tego, że żyjemy w środku Ziemi. A więc siłą rzeczy, jeżeli geodezja jest tak, no siłą rzeczy optyka musi być zupełnie inna od tej, która jest mówiona oficjalnie. I dlatego są te wszystkie przykłady, te wszystkie doświadczenia. Wszystko to Państwo mogą sobie sprawdzić. I jeszcze miałem skończyć, ale jeszcze trochę gryźniemy, drapniemy płaskoziemców. Oni się w ogóle nie zajmują sprzętem optycznym. W ogóle nie badają tego tematu. Ich założenie to jest takie, że i to jest założenie, nie poparte żadnymi, że promień biegnie po prostej. Oni się tego nie badają. To jest bardzo ważne. Oni tego nie badają, widzimy, tak, widzimy po prostu wszystko, promień się tam rozchodzi i po temacie. To też jest blef. To tak dla przypomnienia. Chyba już jest wszystko w tym filmie. Po tym filmie, ja mówię, tam jest minuta z czymś, to jest to badanie promienia świetlnego w wersji filmowej. W poprzednim filmie, przy każdym położeniu, którym mógłbym też zrobić film. Aha, stop. Widzicie co? Jeszcze jednej rzeczy zapomniałem.
Jeżeli ja robię zdjęcia, to nie włącza się w zoom cyfrowy. Proszę bardzo, tutaj jest nawet w tej instrukcji napisane, że zoom zdjęcie jest tylko zoom optyczny, czyli na zdjęciach nie ma zoomu cyfrowego. O, bardzo ważny wniosek. W mojej kamerze i w innych kamerach to samo jest. To też oczywiście obala wszystko, co tutaj wymyślili specy od kultu diabła. To tyle. Dziękuję i na razie. Witam Państwa. Dzisiaj jest specyficzny film, ponieważ jeden z komentatorów filmów i mojego kanału chciał, żebym zrobił film w czasie przybliżenia, ponieważ miał wątpliwości co do zdjęć, co do porównania zdjęć przed i po przybliżeniu. Dlatego teraz chcę Państwu właśnie zaprezentować, jak wygląda przybliżenie i jak skacze obraz. To znaczy, on się przesuwa do góry, tak jak pokazują promienie światła. Prosimy. Teraz oczywiście, zanim ja tutaj zrobię to przybliżenie, Państwo będą mogli później w tym filmie sobie sami robić porównania zdjęć przed i po przybliżeniu. Teraz jest sytuacja przed przybliżeniem i teraz powoli przybliżam. Tak, te 40 razy zoom i tutaj wyląduje nam, już nawet samego tego filmu widać w trakcie przybliżania, że środek obrazu znajduje się już powyżej tablicy. A teraz jak cofniemy, proszę bardzo. No i teraz można sobie zrobić analizę. Ja dziękuję bardzo i do następnego filmu.